Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, przed nami 11 odcinek z Farming Simulatora 22 z serii No Man's Land. Zaczynamy od zera do milionera. Dziś, moi drodzy, usiądźcie wygodnie, bo czeka nas naprawdę dużo, dużo pracy. Założyłem sobie pewne cele, które chciałbym zrealizować, ale żeby je zrealizować, to troszeczkę trzeba posprzątać. No i moi drodzy, stwierdziłem, że no trzeba wyciąć drzewa, które nam w tym celu przeszkadzają, więc pewnie już większość z Was w tym momencie się domyśla, co ja tu będę robił. Oczywiście, skoro chcę zrealizować ten cel, no to nie na darmo kosiłem trawę, trzeba ją zebrać, ale spokojnie, drogi widzu, dzisiaj Wam wszystko na maksa przyspieszę, powycinam, żebyście nie widzieli w kółko tego samego, moi drodzy, ponieważ no ta praca dla mnie w czasie realnym była naprawdę bardzo, ale to bardzo monotonna, żmudna i długotrwała przede wszystkim. No ale tak to jest, jeżeli chcemy jakiś fajny cel zrealizować, no to trzeba włożyć w to pracę. No prawdziwy rolnik też, żeby przygotować pole, no bo tak, tutaj już mogę Ci, drogi widzu, zdradzić mały spoiler, co ja sobie wymyśliłem. Chcę stworzyć dość duże pole. Zobaczymy, co mi w tej mojej głowie się zrodzi, bo kto już ogląda moje odcinki, to ten wie, że ja bardzo dużo rzeczy robię na spontanie. Czasem zupełnie zmieniam swoje pomysły w trakcie ich realizacji. Mi się to osobiście podoba. Wy się nie żaliliście póki co na taki pomysł. Wiele rzeczy robię też intuicyjnie. Mam pewien pomysł, który chciałbym zrealizować, bo pole z tą trawą, okej, niech ono sobie na razie zostanie, jeść nie woła, szczególnie, że nasze owieczki bardzo mocno wołają jeść, a my musimy, moi drodzy, w tym śniegu tutaj padającym z deszczem, czy nie wiadomo co to pada, no pousuwać te drzewa, które nam przeszkadzają, te pieńki, no bo wiadomo, że będziemy za chwileczkę tutaj chcieli zaorać i zasiać, a co, to się zaraz przekonacie. Już mam pewien pomysł, ale może jeszcze to zdanie za chwilę się zmienić. Moi drodzy, na pewno no musimy tutaj przygotować teren i jeśli chodzi o drzewa, no to te małe popierdółki, pizderytka, nie mam zamiaru w żaden sposób zawozić do naszego tartaku, ponieważ szkoda jest mi w tym momencie czasu, tym bardziej, że jak pamiętacie z kilku odcinków wstecz, fakt, że jeszcze nie urosły, no ale posadziliśmy ponad 300 drzew, które no będą miały taki cel, aby tam sobie po prostu być przeznaczone do wycinki. Także myślę, że to będzie dobrym pomysłem, aby no na razie starać się tych drzew jednak nie wycinać w sposób zarobkowy. One nam po prostu przeszkadzają, pozbywamy się. No ale moi drodzy, właśnie też dużo wiórów mamy swoją drogą w tym naszym tartaku. Widzę, że tutaj też się sporo palet z meblami wyprodukowało, no ale na nas, moi drodzy, czeka ciężka praca w polu. No bo jakby nie patrzeć, Farming Simulator, chociaż już mogę powiedzieć, że z tej pracy w polu ja i tak zrobię, myślę, że niezły biznes. Oczywiście wykorzystuję tutaj, moi drodzy, moda do tworzenia pól, bo jakby no, na samej mapie No Man's Land, chciałbym przypomnieć, nie mamy żadnych fabrycznych pól i to nie jest tak, że sobie zaorzecie, a pole wam powstanie. Fajne to jest, bo jeżeli ja z tego korzystam, to tak jak widzicie, mogę sobie wyznaczyć teren, gdzie to pole ma się znajdować, natomiast jeżeli już bym pracownikowi kazał orać, czy kultywatorem to pole przygotowywać pod zasianie, no to nie byłoby z tym już żadnego problemu, bo po prostu jeździłby po tym, na co już jest zaznaczone. Chociaż są z tym małe problemy, które też widzieliście w poprzednim odcinku, ale może to też wynika troszeczkę jeszcze, może z mojej niewiedzy, czy małego doświadczenia, jeśli chodzi o obsługę moda do pracowników, tak? Cursplay konkretnie. No, może, a może po prostu inteligencja pracy pracowników w farmingu no nie jest zbyt taka, bym powiedział, fajna. No, tutaj na pewno z tymi pracownikami jest problem, co się przekonacie, no możecie trzymać kciuki, aby dzisiaj nie było. Tutaj, moi drodzy, też sobie trochę pomogłem modem i usunąłem te dwie skały. Pewnie napiszecie w komentarzach, że mógłbym je potem jakoś na złoto przerobić.
bo tutaj też jest taka opcja fabryki ze złotem. Jeszcze się w to nie wgłębiałem, będziemy gdzieś w następnych odcinkach to sprawdzali, moi drodzy. Natomiast jak widzicie, tych skał na samej mapie tutaj jest tyle, że myślę, że o dwie tak naprawdę nie chodzi. To jest dokładnie ta sama sytuacja, jeśli chodzi o drzewa. Widzicie, że tutaj na mapie no, drzew jest od groma i trochę, także nam ich nie zabraknie. A poza tym, tak jak już mówiłem, posadziliśmy sobie drzewa. No oczywiście wyrównajmy teren, żadnych nieścisłości tutaj nie może być. Były jakieś górki, to już nie będziemy do równego, do płaskiego wszystkiego totalnie rzeźbić. No ale chociażby jakieś nam tutaj dzyndzle nie wystawały, bo tutaj oczywiście celem będzie zatrudnienie naszych pracowników do pracy, aby nam tutaj robili co trzeba. No podszątkowo myślę, że to pole, ale widzę, że będzie trzeba przyjechać mulcherem, bo niestety przegapiłem gdzieś jakieś dwa pieńki. No, moi drodzy, no z pewnością to pole będzie fajne. O, dobra, to wiecie co, może sobie meble w ogóle jakoś odłóżmy na bok, bo mój plan jest oczywiście te meble sprzedać jakoś czerwiec, lipiec. Zobaczymy, jak tam te ceny będą się kształtowały. Akurat w przypadku mebli zawsze na to zwracałem uwagę i sprzedawałem meble zawsze raz do roku, aż czasami potrafiłem zlagować całego farminga. No tu niestety nie jest, moi drodzy, kwestia sprzętu. Tu po prostu tak jest, że jak jest dużo palet w jednym miejscu, mówimy o naprawdę dużych ilościach, no to cały farming zaczyna nam po prostu lagować w tym miejscu, dopóki tych palet się nie pozbędziemy. Ale my pozbyć się chcemy pieńków, bo one nam tutaj będą przeszkadzały, więc ich się szybko pozbywamy. Jak widzicie, no nie jest to łatwa praca, bo cały czas trzeba się gdzieś tam przesiadać. Ale wiecie co, tak, no to pole nadal wygląda, czy na mapie wygląda kiepsko. Znaczy mówiąc bardziej wprost, na mapie ono nie wygląda. Ja oczywiście starałem się jakiś kształt jemu nadać, ale widzę, że to tutaj nie jest aż takie proste. No dobrze, moi drodzy, mamy tylko 3000 euro na koncie, więc wypadałoby coś sprzedać. I nie żebym był łapczywy na kasę, ale będzie nam jakieś inwestycjone też potrzebne do naszych dalszych działań, więc będą potrzebne oczywiście pieniądze. Druga rzecz, no to oczywiście pracownicy też niestety za darmo nie jeżdżą. Oj, jejku, no ja cały juken, pruken oczywiście, co by nie zrobił, musiałby zawsze w coś przydzwonić, no bo jak juken w coś nie przydzwoni albo wywrotki nie zaliczy, to tak jakby odcinek był w ogóle, moi drodzy, nieudany. Przy czym powiem wam, że na tych kwiatach no, zarobek najgorszy nie jest. To się jeszcze jakaś paleta tutaj zaplątała. Tragedii nie ma na tych kwiatach, patrząc na wpływ. A ja też tu wam mówię szczerze, no bo ktoś by mógł zapytać, czemu nie wybudowałem samych pieczarek. Po prostu nie chciałem takiej monotonii. Po prostu jakby wiem, że na kwiatach jest no, znacznie mniej tego zarobku. No, liczę się z tym, sam mówiłem o tym wiele razy, porównywaliśmy. Natomiast moi drodzy, no właśnie, ciężko, tutaj chyba trochę przesadziłem, ale będę musiał też klarnie, jak troszkę się dorobimy i będę mógł sobie pozwolić na kolejne zburzenie tych wszystkich szklarni, to ja myślę, że je przebuduję. Mam pewien pomysł, można by to jakoś lepiej zrobić. W sensie tak samo, ale lepiej, zobaczycie. Ale to już nie wybiegajmy w przyszłość, bo pewnie jeszcze 10 razy mi się pomysł do tego czasu zmieni. Teraz mi to tak po prostu do głowy przyszło, że niezbyt. Ale jak widzicie, nasze owieczki już zaczynają być chyba coraz bardziej dorosłe, bo czas leci i produkują wełnę. Jednak, moi drodzy, dziś będzie duży, duży rozwój. No nie oszukujmy się, jeżeli już tutaj idziemy w temat pola, no to pole jest mi za małe. Stwierdziłem, że chcę duże pole. Chcę pole, które tutaj nawiążę do serii, którą nagrywałem poprzednio. Tam na mapie Elmkrek bodajże, jak dobrze pamiętam, stworzyłem 4 ogromne pola, znaczy ogromne jak na tamtą mapę oczywiście, na jednych 4 polach połączonych poniekąd w jedno pole, znaczy były w sumie 2 pola, no bo tam droga przebiegała, której już nie dało się popsuć, zresztą to by im tak nie działało, to stworzyłem ogromne pole, na którym wtedy, pamiętam, rosła sobie pszenica i pracownicy na 4 kombajny mi to kosili, ja tą pszenicę oczywiście wykorzystywałem jako mąkę, tylko po to mi była pszenica potrzebna. Z drugiej zaś strony oczywiście słoma była mi wtedy potrzebna do krówek, także to było bardzo fajnym, takim bym powiedział złotym rozwiązaniem, które mi się sprawdzało. Fakt, że było pracy bardzo dużo, aby od tych pracowników no, odbierać tą pszenicę, która była w kombajnach, a kombajny miałem, słuchajcie, te największe
kupione, które tam miały chyba pojemności, jak dobrze pamiętam, 24 tysiące litrów. Jak się mylę, to mnie poprawcie, ale chyba te największe kombajny po ulepszeniu, czyli w sklepie kupieniu tych największych zbiorników, mają 24 tysiące litrów. Także zobaczymy, czy to tutaj też będzie tak wyglądało i czy to też mi będzie sprawiało problem, bo tam jest naprawdę praca, słuchajcie, no można powiedzieć w pocie czoła. Natomiast tutaj chcę sobie również zrobić to podobnie, ale nie do końca z tą pszenicą. Jestem przekonany, ponieważ, moi drodzy, oczywiście, jeżeli bym tutaj miał siać pszenicę, no to wiadomo, że bym budował młyn zbożowy, nie sprzedawałbym pszenicy jako pszenicy, tylko bym robił z tego mąkę i albo sprzedawał mąkę, albo oczywiście zrobił produkcję chleba. Ale jeśli dobrze pamiętam, to w tej piekarni, nie wiem czy konkretnie do chleba, teraz naprawdę już nie pamiętam, ale chyba są też potrzebne jajka. Jeszcze nie chciałbym innych zwierząt, więc musimy sobie po prostu poradzić tak, jak sobie tutaj radzimy. Musimy jakiś kierunek tego rozwoju obrać, a jak widzicie, dość mocno i dość intensywnie poszliśmy w rozwój, jeśli chodzi o owieczki. No tu, jak widzicie, już nie kosiłem tej trawy. Już taki zachłanny na tą trawę nie jestem, przy czym naszym owieczkom faktycznie troszkę tej trawy już gdzieś tam zaczyna brakować. Ja zawsze zwracam na to uwagę. To będę musiał jeszcze przemyśleć, żeby móc jakoś z tą trawą wyjść na zapas. No fakt, że leży ona na ziemi, jakby nie patrzeć, wszędzie dookoła jest pokoszona. I szkoda, moi drodzy, że niestety pracownicy nie mogą mi tego zebrać. No właśnie, tutaj tak patrząc na ceny, moi drodzy, no to bawełna byłaby fajnym rozwiązaniem. Szczególnie, że moglibyśmy ją do fabryki ubrań później dać, ale no właśnie. Chyba już decyzja zapadła. Nie wiem, czy jeszcze wam się dzielić z tą decyzją, bo już mam pewien pomysł w głowie, co by tu mogło rosnąć. O, tutaj znowu nam wypluły palety z naszych szklarni. Kurczę, te szklarnie to jest fajny biznes. Jakbym tak to troszeczkę lepiej zorganizował, byłoby super. No ja tutaj myślę, że już nie będę robił, a to już się dalej nie da. Kurczę, szkoda, że ten obszar zakupowy się zrobił, bo ja bym z miłą chęcią jeszcze pobudował ule, bo z miodu też jest fajna kasa, więc bym chętnie trochę uli jeszcze gdzieś tam pobudował. No dobrze, tej kasy jeszcze tak super dużo nie mamy. Troszkę sprzętu będzie trzeba kupić, więc chcąc nie chcąc, nasze plony wynikające, kochani, z ciężkiej pracy, no trzeba sprzedać. Ja wiem, że sprzedawanie może już was nudzić, bo ono jest tak, no w każdym odcinku po kilka razy, przy czym no ono musi być. Wszystko, co związane z przepływem pieniędzy, pamiętajcie, że jest to seria od zera, w której pokazuję swoje postępy, no to wiadomo, że nie będę nic tutaj sprzedawał poza odcinkiem, żeby mi ta kasa przybywała. Mnie by to osobiście nie kręciło, dla was myślę, że to też by nie było ciekawe, więc już wolę nawet chociaż jakieś przebitki z tego sprzedawania wam robić, maksymalnie to skrócić, ale pokazać, że tak, taką sprzedaż, po prostu transakcję dokonałem, coś tam sprzedałem, coś tam wpłynęło. Swoją drogą, ostatnio mieliśmy już milion na koncie po tych wszystkich sprzedażach. Jestem ciekaw, czy uda nam się w dzisiejszym odcinku pobić tę kwotę, bo inwestycyjne będzie potrzebne naprawdę spore. Tu musimy, moi drodzy, mocno pracować, zacierać ręce. Dlatego jak widzicie, ja staram się w miarę możliwości nie wynajmować maszyn, żeby gdzieś nie iść te koszta, bo i tak jakieś tam koszta są, jakby nie patrzeć. I staram się, jak tylko mam kasę, tą maszynę od razu wykupić, jeżeli wiem, że będzie mi już ona potrzebna. Swoją drogą, tych maszyn już trochę mamy i też niby wybudowałem tą wiatę, żeby tam je magazynować, ale tak nie do końca, drogi widzu, mam porządek na tej farmie. No niestety, troszeczkę mam porozrzucane te maszyny po różnych częściach. Zobaczmy, jak to z miotkiem będzie wyglądało. Zbierzmy, co tam jeszcze pozostawało. Niech już będzie wszystko opróżnione. Dobra, więcej ta tatra na mnie zmieści. O, udało mi się nie wywalić na zakręcie chociaż raz. Będę musiał tu jeszcze jakieś drogi pobudować, jakąś hierarchię sobie tutaj dróg, ale to w swoim czasie. Dobrze, ja mam w ogóle, moi drodzy, pewien pomysł i teraz jestem ciekaw, czy ten pomysł wam się spodoba. Co wy na ten temat będziecie, drogi widzu, co ty będziesz konkretnie myślał lub myślała, droga widzko? Czy kobiety oglądają tą serię? Wiem, że z Supermarket Simulatora kobiety oglądają, piszą dość intensywnie komentarze, więc pozdrawiam też wszystkie panie, jeśli jakieś oglądają Farming
symulatora. Wiecie co, myślę, że i tak już godzina dosyć późna. Dobrze, że ten nasz tutaj farmer nam nie zaczyna ziewać, jak to w niektórych innych seriach miało miejsce, chociażby w Eurotracku, więc my sobie pójdźmy spać, aby troszeczkę się przespać, aby zobaczyć, co tam się przez noc wyprodukuje. No, owieczki coś tam już tej wełny dały, no kurczę, oskubały się z wełny przez noc, to ciekawe, ja spałem. Jestem teraz ciekaw, kto jest tej wełny, widzowie, ogolił. Może ty, drogi widzu, mi tutaj wszedłeś na farmę i mi owce, kurczę, ogoliłeś z wełny przez noc? No, ja nie wiem, tak po ciemku? Widzicie, dobra, to już znacie odpowiedź, już wam już teraz chyba to wam wszystko powie, co ja tutaj planuję zrobić i myślę, że nie ma co ukrywać. Ale moi drodzy, no właśnie, czemu zburzyłem tą wieżę wiśnień? No, bo mam pewien pomysł, który no chyba, co niektórzy powiedzą, o matko jedyna, chłopie, coś ty zrobił. Nie no, siwy dym, idziesz do domu. Nie no, widzowie, spokojna wasza rozczochrana, mam tutaj fajny pomysł. Nie wiem, czy to jeszcze tak będzie na stałe, czy ja to później jeszcze przebuduję, bo mam pewien pomysł na przebudowę tych szklarni i nie wiem, czemu już tego za jednym zamachem nie stosuję, ale może dlatego, że słuchajcie, już one tam no, miały podłączone ostatnio to nawadnianie automatyczne. Zresztą tutaj podłączę na pewno. Ja z tym nawadnianiem to od razu wam wyjaśniam, póki co, do tego momentu. Jestem takim trochę sępem i tu się wam przyznaję, to znaczy w sytuacjach takich, gdzie mam dużo roboty, a pilnie i szybko potrzebuję wody, to włączam to nawadnianie automatyczne, żeby tam mieć z tym spokój. Natomiast w momencie, kiedy no, mogę sobie pozwolić, żeby uzupełnić tę wodę, no to wtedy uzupełniam. Natomiast już przy tej ilości szklarni i takich dochodach też, jakie one generują, ja bym chciał, żeby ten biznes był w miarę skalowalny, więc tutaj już myślę przyjdzie moment, że nie będę latał tym Ursuskiem, który jest kapitalny, ale Ursusek już chyba powoli zacznie nam służyć za eksponat, no bo chociaż tutaj do napełniania, słuchajcie, tych szklarni Ursusek się sprawdził kapitalnie. I tu mam pewien pomysł. Chyba go zrobię, zrealizuję, może od drugiej strony, tak, w stronę pola. Będzie kolorowo w stronę pola, a czarno od strony szklarni. No już trudno, tutaj zasłonimy, to będzie taki mur jakby w postaci uli. I no nie są one niestety tanie, dlatego już widzieliście, czemu kasę tak mocno, intensywnie odkładałem. Natomiast no myślę, że nam się to zwróci, moi drodzy, z nawiązką w postaci miotku. Dobrze, wybudujmy może dwie wieże ciśnień. W razie Niemca nie są one drogie. A myślę, że dwie mogą być. Ja tu powłączam, jak widzicie, wszędzie, słuchajcie, te automatyczne nawadnianie, żeby wszędzie ono było, żeby nigdzie nam wody nie zabrakło, żeby już nam te kwiatki rosły, te pieczarki rosły, także nie będę jeździł Ursusem i uzupełniał tej wody, bo zwyczajnie na ten moment przy takiej ilości szklarni jest mi na to szkoda czasu. Tym bardziej, że ta beczka, moi drodzy, zbyt duża nie jest. No tutaj myślę, w środku już chyba nie ma sensu żadnego ula budować. Także moi drodzy, widzicie, no dziś naprawdę bardzo intensywny dzień, jeśli chodzi o prace rolnicze. Nie bez powodu ja tutaj też kasę, no tak dosyć mocno oszczędzam, bo będzie, oj, widzę, że tam naszym owieczkom troszkę też się jedzenie kończy. Słuchajcie, także nie będzie to pszenica. Ja już chyba widzieliście, co przeglądałem. Idę w kierunek rzepaku i to mogę wam powiedzieć. Chociaż oczywiście soja czy inne rzeczy byłyby droższe, ale tu musiałbym kupować inne siewniki po raz kolejny i tak dalej. Natomiast moi drodzy, ja z tym rzepakiem nie będę zbierał rzepaku jako rzepaku, tak wam wyjaśnię. Ja po prostu chcę, moi drodzy, zresztą zaraz zobaczycie, zaraz się dowiecie, tylko musimy uzupełnić tutaj troszeczkę nawozu i nasion, żeby już mi nie zabrakło w trakcie, nie wiem, ten 1000 litrów, to było mało tych nasion troszeczkę, drodzy, więc już może na full uzupełnimy, zresztą to nie jest, to jest fajne, bo można zmienić sobie później i siać coś innego. W ogóle ten siewnik mi się bardzo podoba, taki jest dosyć sprawny, ale tutaj faktycznie mocny ciągnik do niego musi być, to lepiej to no, działa, no bo w momencie, kiedy jest ten ciągnik średniej takiej mocy, no to idzie to tak, no wiadomo, średnio, jeśli chodzi o tempo, a tutaj tempo przy takiej wielkości pola, no to
no, robi różnicę. To oczywiście, drogi widzu, ci też mam już na maksa, przyspieszam, no bo co ja tu będę robił? No będę siał, tak? Siała baba Mac, nie wiedziała jak, no to tu by można powiedzieć siał you can rzepak, nie wiedział jak. Nie mam rymu do tego określenia, więc sorry, drogi widzu, nie mam żadnego pomysłu, jak to tutaj by można nazwać, natomiast muszę jak najbardziej ten rzepak posiać i plan będzie bardzo prosty, który oczywiście zobaczycie, więc też zrozumiecie, dlaczego ja tak kasę tutaj na razie farmię, że tak powiem, na wszelkie możliwe sposoby, bo chciałbym wybudować olejarnię i to możliwe, że wcale nie jedną, a na przykład dwie. No, zobaczymy też, ile tego rzepaku pozbieramy, no. Zawsze też i rzepak można magazynować w silosie, chociaż nie wiem, czy bym chciał. Przemyślimy to jeszcze, to będzie dalszy plan. Natomiast rzepak, dlatego że, jak widzieliście, olej rzepakowy dość fajnie przekłada się na kasę. Jest porównywalny do mebli, jest porównywalny do naszych pieczarek, nawet droższy od pieczarek. Także no tutaj te kwiaty, powiem wam, że dość szybko rosną. Nie wiem, co to są za kwiaty, jakieś taka odmiana, czy chyba różne rodzaje, tam widzę, są w tych szklarniach. Tak jak mówiłem, właśnie wziąłem te kwiaty po to, te szklarnie z kwiatami między innymi, moi drodzy, po to, żeby było trochę kolorowo, trochę urozmaicenia. Wiecie, pieczarki są bardziej opłacalne, wiadomo, ale nie można jakby, takie ja mam przynajmniej, moi drodzy, o, tu więcej wchodzi tych palet z tymi kwiatami, tak swoją drogą, o jeden rządek. Wiecie, nie można wszystkiego przeliczać tylko na kasę, no bo jednak ten farming ma nam sprawiać też przyjemność. Ja chcę, żeby to też wizualnie zaczęło wyglądać. No póki co na razie, no sami możecie ocenić, jak na początek według was ta farma tutaj wygląda. Ja jeszcze wielu rzeczy nie dopieszczam. Jak widzicie, nie mam domu, w którym bym miał spać, tak? Śpię sobie tam w namiocie. I to też jest jakieś celowe działanie, przemyślane. Dlatego, że no, szukam takiego miejsca, jak zobaczycie, że jak znajdę to miejsce, to będzie taki odcinek, ale to będę potrzebował ładnych parę milionów na koncie. Sami rozumiecie, że w tym momencie byłoby zbyt szybko, szkoda byłoby tej kasy wydawać. Natomiast jak znajdę takie fajne miejsce, gdzie ten dom rolnika mógłby stać, no to zobaczycie, co ja tam zrobię fajnego. A na pewno będzie coś fajnego, bo w poprzedniej serii, i są, moi drodzy, oczywiście odcinki z farminga z poprzedniej serii, to są jedne z ostatnich odcinków, w sensie tych najnowszych, tak? Tam możecie zobaczyć, jakie ja gospodarstwo stworzyłem. I nie chodzi teraz mi o gospodarstwo pod kątem tym rolniczym, tylko mówię o dom rolnika, jaką ja tam stworzyłem. W pewnym sensie nawet powiedział willę, chociaż wiadomo, że sama chata... Nie mówimy tu o samej chacie, ale bardziej o posiadłości, którą stworzyłem. No, bardzo fajnie to zaprojektowałem, także bądźcie czujni, że takie coś na pewno w tej serii się pojawi. Także spokojnie, drogi widzu, droga widzko, ja nie bez powodu zwlekam, bo po prostu wiem, co robię. Dobra, już te dwie palety też weźmiemy tam. O dwie nie chodzi, ale niech już tam sobie będzie. Dobrze, moi drodzy, bierzemy się do roboty, bo co my tu mamy? Pracownik niby pracuje, ale widzę, że nie pracuje. No tak, to te gadki jedne pracują. No trudno, trzeba go jeszcze raz do roboty pogonić, bo my tu, moi drodzy, nie mamy czasu, a coś czuję, że będzie nas inwestycyjne czekało, żeby jeszcze chyba jeden ciągnik kupić. Tak się zastanawiam, żeby dwóch pracowników pewne prace robiło. Tutaj byśmy mogli sobie póki co kupić ten fajny rozsypywacz nawozu, że tak to nazwę, jest kapitalny, on ma zasięg 42 metrów i jest naprawdę taki, no, bardzo szybki w obsłudze, wygodny i też można w miarę szybko tam śmigać na tych polach. Także myślę, że oczywiście będziemy nawozem sypali, no między innymi po to, żeby mieć lepsze plony, bo wiecie, moi drodzy, no jeśli my już tutaj konkretnie idziemy w to pole, które ma dać możliwie jak najwięcej tego rzepaku docelowo, no to wiadomo, że zależy nam na tym, aby to dobrze urosło. Jeżeli tutaj ten nawóz ma na to wpływ, że te wzrosty plonów są zbiory właściwie. No ale wiadomo, najpierw musi być wzrost, żeby był zbiór. Natomiast te zbiory są większe, no to czemu by nie? Nie sprawdzałem tego, jak to w praktyce wygląda. Możemy kiedyś przetestować procentowo. Wiem, że na Elm Creeku sprawdzałem jeszcze, jak zaczynałem w ogóle swoją przygodę, no to pamiętam na przykładzie, chyba wtedy też tam rzepak rósł, bo jak zaczynamy
serię, to to pierwsze pole, które dostaliśmy wtedy na Elmkreku, no to tam chyba właśnie rósł rzepak, nie jestem przekonany, czy nie na dwóch polach. I wiem, że zupełnie inaczej to wyglądało. Dobra, te kawałki na razie wywalmy. Ja się, jak widzicie, trochę tutaj dzisiaj będę no też wspomagał gdzieniegdzie jakimiś ulepszeniami, w sensie nie, żeby sobie ułatwiać, ale ja tu się skupiam na tym, żeby pole zrobić fajne. W ogóle tu jest też taka fajna opcja, na razie z niej nie korzystam, bo jak widzicie, no to no nie tworzę dużego pola i uznałem, że byłoby takie lekkie nadużycie przy tak małym polu, tak? Natomiast mówię oczywiście o tej opcji, są takie tutaj tekstury, którymi po prostu tak jak rysujecie sobie, wiadomo, że jest trawa, tak? Właśnie malujecie, nie rysujecie. Że jest trawa, tak samo możecie malować sobie teksturą zaoranego pola. Bardzo fajna opcja i myślę, że oczywiście jak już opracuję, jak to pole ma wyglądać, bo na razie jeszcze nie wiem, na razie widzicie tutaj się jeszcze troszeczkę głowie. Jak już będę wiedział, jak to pole ma ostatecznie wyglądać, jaki ma mieć kształt, no to wtedy po to, żeby dorównać, żeby było w miarę równo, tak, bo postanowiłem sobie, drogi widzu, właśnie jeśli oglądasz jeszcze do tego momentu, to cię gorąco i serdecznie pozdrawiam. Będzie mi miło, jak zostawisz komentarz pod filmem, że jesteś, to ci przypnę serduszko. Natomiast właśnie, drogi widzu, jak oglądasz do tego momentu, to wiesz, że no jak zresztą widzisz, no widzisz, że te tworzenie pól nie wychodzi mi zbyt równo. A, już weźmy. Widzowie, to będziemy się szczypać. Weźmy sobie. Stać nas, prawda? A stać nas po to, żeby właśnie wybudować olejarnię. I chyba dwie wybuduję. Chyba wybuduję dwie, moi drodzy. Tak sobie myślę, że jedna to może być za mało, bo te zbiory nam... Właśnie, tylko teraz się tak zastanawiam, czy w ogóle dwie, że zależy, jakie pole wybuduję. Dobra. Oj, ale ja nie chciałem budować tutaj. Kurde, widzicie, czasem człowiek źle kliknie. Kurde. Z pośpiechu. Ten cały Yuken się spieszy. Dobra, na razie wstawmy tutaj. Zobaczymy, jak to będzie. Na temat drogi później się zastanowimy. Ta droga jakoś idzie z ukosa. Ja bym najchętniej zrobił, żeby ona jakoś prosto szła. Ale tu, kochani moi drodzy, nie mam pomysłu. Znaczy, chyba mam jeden pomysł. Zobaczymy. Coś bym zrobił, żeby ta droga jakoś prosto szła, bo tak z ukosa. Też chodzi mi o to, moi drodzy, że będzie ciężko namalować. Jak widzicie, tutaj jest ten ukos. I jakbym wziął na przykład okrągły pędzelek, no to on też takie zostawia. Raczej chciał tę drogę zrobić. Widzicie, tak ciężko jest... Nie, że ciężko mi się maluje, bo maluje mi się łatwo, tylko żeby to jakoś wyglądało tak perfekt, to jest ciężko. No i tu już gamoń przestał, kurczę, siać. No naprawdę, ci ludzie to... A już dookoła kamienia sam. Tamte dwa wywaliłem, tutaj ten jeden stwierdziłem, że na razie zostawię. No muszę pomyśleć później na temat zbiorów eventu, bo tam wiem, że kamienie oczywiście są potrzebne. Tak widziałem w tych zakładach produkcyjnych, potrzebne są kamienie do produkcji złota, natomiast no na razie, no wiecie, nie 10 rzeczy na raz. Chociaż wiadomo, no wiązałoby to się ze sobą, tylko ciężko mi byłoby miejsce znaleźć, bo jak widzicie, co ja tu miałem? A, już od paru odcinków się zastanawiam nad fabryką ubrań. Jak widzicie, jeszcze jej nie wybudowałem, ale to akurat zwlekam, żeby nie szło zbyt łatwo, to wam mówiłem, to jest główny powód zwlekania, a z drugiej strony jeszcze nie mam weny, w sensie takim, w którym miejscu konkretnie tą fabrykę postawić. Także widzicie, z olejarnią nie miałem problemu, to była szybka od razu decyzja. Od razu cyk, cyk, myślę, że miejsce całkiem spoko. A może będą mi dwie, może trzy olejarnie, zobaczymy. A czy dwie są, może będą trzy albo cztery w tym sensie. No, natomiast jak nie mam weny na siłę, tam nie będę, wiecie, budował tych fabryk ubrań, tym bardziej, że... Aż tak nie, znaczy wiecie, no ktoś by powiedział, że tracę. No tak, drogi widzu, oczywiście, no bo gdybym sprzedawał ubrania, dostałbym z tego, co pamiętam, 30 koła, czyli tyle, co za złoto. Za wełnę dostaję chyba tam z 6 tysięcy, jeśli ją sprzedam. Wiem, że różnica jest spora, ale mówię, to jest, nawet bym powiedział, zbyt spora różnica i to jest może powód, dla którego tak zwlekam. Ale dzisiaj skupiamy się właśnie na polu, staram się... Jak widzicie, je tu fajnie jakoś doprowadzić, żeby no jednak to było tak zasiane, żebym się nie musiał tego wstydzić. Później wam pokazać. Jak już teraz dokupiłem to pole, no to już nie będzie problemu, żeby dosiać, ale ja i to tak później mogę wam obiecać, że później i tak to wszystko jakoś
w miarę starannie, słuchajcie, pędzelkiem postaram się zrobić na tyle, na ile mi się uda. Jestem ciekaw, jakie zbiory możemy osiągnąć tego rzepaku z takiego pola. Jestem bardzo ciekaw, w ogóle jestem ciekaw, jak ci pracownicy będą jeździli, no bo jest ta wysepka z tymi drzewami tutaj jakby po środku, natomiast powiem wam, że podoba mi się ta wysepka z tymi drzewami, więc tutaj od razu, jakby ktoś chciał pytać, to nie, tej wysepki na pewno nie usuniemy, tej raczej nie, bo tak te fajne skały wyglądają tam i nie chciałbym tej konkretnej wysepki usuwać. Dobrze, moi drodzy, dobrze, coś tam dorównajmy jeszcze. Tutaj może ten miód też niech już ma nasz kamień. Nie wiem, podoba mi się ta tekstura tego kamienia, bo to jest dla mnie coś nowego. Coś, czego nie było. No ale też trawkę posadźmy, niech będzie zielono. Ta trawa w sumie tutaj jeść nie woła. Chociaż ten przejazd teraz nam tak średnio potrzebny tam jest, jak... Ała, znowu przyzwoliłem. Średnio nam, słuchajcie, potrzebny. Dobra, wał uprawny. No jest, widzę, że bardzo potrzebny. Żeby też ponoć bardzo mocno zwiększa zbiory. Zobaczymy, no może nie będziemy tego później stosowali, ale jakby na pierwszy taki siew chcę zrobić wszystko tak, jak jest napisane, że wymaga wałowania, no to chcę spróbować powałować. Zobaczymy, może pracownik mi by to też oczywiście robił, bo z jakiej racji, widzowie, ja mam... O, owieczki, no i widzicie, owieczki ładnie nam tutaj... O! Jest i mapa. Dobra, no i teraz zobaczcie, bo ja tu też chciałem posadzić wełnę. Na wełnie... Znaczy posadzić bawełnę. Posadzić bawełnę i właśnie tak sobie porównywałem, jaka jest różnica w cenie między bawełną a wełną. No myślę, że tutaj w maju jest dobra cena na wełnę, to sobie jeszcze poczekamy. No jeśli chodzi o meble, no to wiemy. A jeżeli chodzi o grzybki czy o miód, to tak jak widzicie, no staram się po prostu sprzedawać, co mam. Żeby tych nadwyżek nie trzymać, no i żeby mieć kasę na bieżąco, tak, jakby, no tutaj też można powiedzieć, że tracimy, o, jeszcze jeździ, jeszcze nie przestał jeździć, to ciekawe, nie wiem skąd ten kwiat, znaczy ten kwiat, ten świerk mi tu wystaje, o, widzicie, tutaj będą nasze olejarnie produkowały nam, no później może i pomyślimy, z jakiś olej słonecznikowy, bo to jest olej rzepakowy, olej słonecznikowy, tak, zobaczymy, ty gościu jedziesz czy nie jedziesz? Zablokowany, no co narzekasz, że cię zablokowałem, jak ty do tyłu jeździsz, ty zamiast wałować mi pole, to do tyłu jeździsz, chłopie, co ty robisz? A zwolnię cię, bo mnie, chłopie, denerwujesz tutaj, na nerwy mi działasz, zamiast normalnie, kulturalnie, kurczę, wałować teren, tak jak jest niezwałowane, to ten se jeździ do tyłu, jakieś wygibasy robi na tym polu, tutaj nie ma czasu, tu trzeba wałować, tu musi, słuchajcie, rzepak rosnąć, trzeba, wiecie, już tutaj z plony niedługo zbierać, a nie mi baran jakiś jeździ. Zaraz się ciemno zrobi, 17 godzina. W sumie nie wiem, po co mam takie przyspieszenie na 10 razy. No ale dojadę te parę razy. Już dowałuję, że tak powiem, i będziemy pewnie szli spać. No bo to trzeba, wiecie, po ciężkiej pracy rolnik musi sobie jak najbardziej, moi drodzy, odpocząć. A w tym czasie, właśnie, drogi widzu, pozdrawiam cię mrugając do ciebie światełkami długimi. Niczym jak w Euro Truck Simulatorze. Także gorąco cię serdecznie, widzu, pozdrawiam. Bardzo mi miło, że jesteś, że oglądasz. Widzę, że ta seria wam się naprawdę podoba, bo też się angażujecie. I widać, że długi jest czas oglądania filmu. Bardzo mi miło. Ja postarałem się wszystko w miarę przyspieszyć. Wiem, że mogłyby być z tego dzisiaj dwa odcinki, ale na maksa przyspieszyłem. Więc idziemy spać. Ja się z tobą, drogi widzu, na dziś będę już żegnał. W następnym odcinku zbieramy plony albo zobaczymy, co mi wpadnie do głowy. Także trzymaj się, do następnego. Jesteś super, uśmiechnij się. Cześć.